Iwona Domagała, dzień dobry i zapraszam na sport. Piłkarskie derby Jastrzębia-Zdroju zgromadziły na boisku przy ulicy Kościelnej sporą grupę sympatyków futbolu. Po ciekawym meczu GKS 1962 Jastrzębie pokonał Granicę Ruptawa 3-0. Kilka godzin przed spotkaniem piłkarze Gieksy oficjalnie zaprezentowali się swoim kibicom w Galerii Jastrzębie. Piątek obfitował w ciekawe wydarzenia piłkarskie. Po południu w Galerii Jastrzębie przy oficjalnym klubowym stoisku odbyła się prezentacja drużyny GKS 1962 Jastrzębie. Podopieczni Grzegorza Łukasika zaprezentowali nowe stroje, w których będą grali w rundzie wiosennej. Zawodnikom towarzyszyli młodzi wychowankowie szkółki piłkarskiej MOSI Jastrzębie z rocznika 2003. Nie brakowało również atrakcji dla kibiców, którzy mieli okazję spróbować wyrobów spożywczych ufundowanych przez sponsorów klubu, a także mogli osobiście porozmawiać z zawodnikami na dowolne tematy. Cały blok imprez trwał ponad 4 godziny. Po prezentacji drużyna Łukasika udała się na boisko przy Kościelnej, gdzie przy sztucznym świetle zmierzyła się w derbach Jastrzębia z Granicą Ruptawa. Dla Grzegorza Łukasika mecz miał szczególne znaczenie, gdyż jeszcze kilka miesięcy temu szkoleniowiec Gieksy był trenerem ekipy z Estadio de Libowiec. To zresztą nie jedyny ciekawy aspekt spotkania. Jesienią w Granicy grał Mateusz Piekarski, który wiosną występować będzie przy Harcerskiej. Z kolei kierunek w drugą stronę obrali Błażej Pawliczek i Adrian Bielecki. Pierwsza połowa była wyrównana, a jedynego gola w tej części gry zdobył Kamil Jadach. Po przerwie Franciszek Krótki wprowadził na boisko kilku zawodników z C-klasowych rezerw Granicy, czego efektem była rosnąca przewaga czwartoligowca. Gieksa dołożyła jeszcze dwie bramki autorstwa Fała Dziadka oraz powracającego do Jastrzębia po wojażach w Olimpii Grudziądz i Rysowi Bartosza Hajczuka. Mecz zakończył się rezultatem 3-0 dla zielono-czarno-żółtych. W Granicy po raz kolejny zabrakło Adama Śmigielskiego, który doznał bolesnej kontuzji kolana. Bardzo prawdopodobne jest, iż popularny Śmigło będzie musiał pauzować do końca sezonu. Ja bym podzielił ten sparing na dwie połowy. No, z pierwszej uważam, że pierwsza połowa stała na naprawdę niezłym poziomie i jestem bardzo zadowolony ze swojego zespołu, bo uważam, że jeżeli będą grali tak, w taki sposób, tak konsekwentnie, to no, w naszych rozgrywkach no, będziemy groźni dla każdego. Natomiast no, druga połowa, gdzie no, dałem pograć wszystkim i już te zmiany, zawodnicy no, zdecydowanie odstawali poziomem i to było widać na boisku, gdzie GKS rządził i panował no, zdecydowanie. Także tak jak mówię, no, dwie różne połowy. Pierwsza połowa bardzo wyrównana i wielkiej różnicy w grze pomiędzy zespołami nie było. Natomiast w drugiej połowie już no, zdecydowana przewaga, jeżeli chodzi o przeciwników, no i miało to odbicie wyniku. Pana ocena stanu przygotowań Granicy Ruptawa do rundy wiosennej? Wie pan, no my jesteśmy zespołem amatorskim, trenujemy różnie, bo to zawodnicy pracują także na tle GKS-u, gdzie oni praktycznie zajęcia mają codziennie. Wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, ja nie widziałem, przynajmniej w pierwszej połowie. Natomiast, no tak jak powiedziałem, no, w drugiej połowie już jednak tych sił trochę brakowało, plus te wszystkie zmiany, które no, to już było zdecydowanie no, na korzyść przeciwników, no, nie ma o czym mówić. Także ja ze swojego zespołu jestem zadowolony, bo my gramy w innej lidze z innymi przeciwnikami i na tle GKS-u naprawdę w pierwszej połowie wygląda to zupełnie dobrze, tym bardziej, że jeszcze nie było trzech podstawowych zawodników, nie? Którzy ze względu na choroby i kontuzje w tym meczu nie uczestniczyli. No właśnie, to z Adamem Śmigielskim. On ma problemy z kolanem, z łękotką i wszystko wskazuje na to, że raczej na wiosnę go nie zobaczymy. No. Aż tak źle? No, z tego co mi mówił, to najprawdopodobniej czeka go artroskopia, prawdopodobnie jest uszkodzona łękotka i raczej no, będzie ciężko, żeby w tej rundzie zagrał. No. No, nie grał jeszcze Kus chory, bracia Glińscy chorzy, Adamczyk, który zniknął. No. Kilku zawodników odeszło do GKS-u, także zmiany są dość poważne i pod tym kątem no, jestem bardzo zadowolony. Myślę, że pierwsza połowa przede wszystkim była takim fragmentem gry walki. Chłopcy włożyli w to dużo siły, dużo myślę ambicji i przez to było sporo niedokładności, sporo takiej walki w środku pola. Gra jakby się układała do 16 z jednej i z drugiej strony, aczkolwiek były sytuacje na strzelenie bramki z jednej i z drugiej strony. Nie pomylił pan ławek trenerskich przed meczem? Nie.
Jestem trenerem teraz GKS-u, bardzo się z tego cieszę, aczkolwiek bardzo szanuję i mile wspominam swoją pracę w Ruptawie. Stan przygotowań na dzisiaj do rundy wiosennej. No powoli zaczyna się klarować ta jedenastka, która powinna wychodzić na mecze o ligowe punkty. Cieszę się, bo jest w kadrze 20 zawodników. Na tą chwilę mogę powiedzieć, że wszyscy są zdrowi, co bardzo cieszy. Co prawda dzisiaj jeszcze nie grał Marek Sobik i Bartek Setlak, bo leczą kontuzję, zgłaszali chęć do gry, ale wolę dmuchać na zimne i jeszcze ich troszeczkę przytrzymać, żeby doszli na 100% do siebie. W zespole zabraknie gitary, prawdopodobnie przyjdzie do cukrownika Chybie. Nie mówimy tutaj o kulisach jego odejścia czy powodach, ale czy będzie go panu brakować w zespole? Witek Wawrzyczek był na pewno ważnym punktem i osobowością w jastrzębskiej piłce w ostatnich latach i za to należy mu się ogromny szacunek. Nie było mi dane i nie miałem okazji współpracować z tym zawodnikiem dłużej, dlatego trudno mi się wypowiadać, czy byłby niezbędnym ogniwem, czy decydowałby o sile zespołu. Mam tych zawodników, na nich stawiam i liczę na to, że nie zawiodą. Ciekawostką było pojawienie się w Jastrzębiu Libańczyka, jednak nie zagrzał miejsca. Jak pan go ocenia? Zgłosił akces gry, zagrał w dwóch sparingach. Z racji tego, że jestem zwolennikiem stawiania na swoich chłopaków, to znaczy myślę tutaj o wychowankach i chłopakach z Jastrzębia. Nie był to zawodnik, który decydował o sile tego zespołu, dlatego wolę postawić i dać szansę gry chłopakom tutaj z Jastrzębia. Czy rozmawiał pan z trenerem Franciszkiem Krótkim o granicy, czy może przekazywał mu pan jakieś swoje przypuszczenia, może jakieś doświadczenia związane z granicą, żeby przygotować ewentualnie pana trenera Franciszka Krótkiego do wiosny? Spotkaliśmy się z trenerem Krótkim. Myślę, że wiedzę, którą miałem na temat zespołu z Ruptawy, przekazałem mu w 100% informacje, które były w moim posiadaniu. Myślę, że zostały właściwie przekazane i życzę trenerowi i Ruptawie wszystkiego, co najlepsze w rundzie wiosennej. Polskie hokeistki nadspodziewanie łatwo uporały się z wyżej notowanymi w światowym rankingu Chorwatkami. Mecze na Jastorze miały historyczny wymiar i jednocześnie stanowiły kluczowy element przygotowań kadry do turnieju w Seulu. W ekipie Marka Kozyry zagrało 6 jastrzębianek. Weekendowe zmagania Polek i Chorwatek na lodowisku Jastor były historycznym wydarzeniem. Po raz pierwszy w historii kobieca reprezentacja Polski w hokeju na lodzie podejmowała rywalki w oficjalnym meczu międzypaństwowym na krajowym obiekcie. Wcześniej biało-czerwone, trenowane przez byłego szkoleniowca klubu z Jastrzębia Marka Kozyrę, miały okazję zmierzyć się z przeciwniczkami jedynie w Bułgarii i na Węgrzech. Dwa spotkania z wyżej notowanymi hokeistkami z byłej Jugosławii miały dać odpowiedź na pytanie o stan przygotowań naszej reprezentacji do walki o zwycięstwo w Mistrzostwach Świata Grupy II B, czyli piątej światowej dywizji, które rozpoczną się za kilka dni w Korei Południowej. Polki zagrały bardzo dobrze i pewnie wygrały oba spotkania, gromiąc rywalki 9-1 w sobotę i 7-2 w niedzielę. W kadrze nie zabrakło zawodniczek Białych Jastrzębie. W polskiej bramce zagrała Agata Kosińska, a gole dla naszej reprezentacji strzelały Marta Bigos, Ewelina Czarnecka, Anna Kierc, Paulina Kulas i Magdalena Szynal. Oznacza to, że wszystkie powołane do kadry jastrzębianki nie zawiodły selekcjonera Marka Kozyry. W czwartek biało-czerwone wylatują do Seulu, gdzie zagrają z Koreą Południową, Hiszpanią, Islandią, Belgią i RPA. Zwycięzca awansuje do wyższej dywizji, gdzie obecnie grają m.in. Chorwatki i Węgierki. Na pewno jak ktoś by przed meczem powiedział, że wynik będzie taki, jaki był, to bym w to nie uwierzył, no ale cieszymy się, że wygraliśmy z drużyną, która jest w grupie wyższej. Napawa nas to takim, powiedzmy, myślą, że jesteśmy w stanie wygrać tą grupę, gdzie teraz jedziemy na tych mistrzostwach, a może jakby udało się, to i może w następnym roku przeskoczyć dalej jeszcze wyżej. No właśnie, jedziecie do Korei Południowej, rywale trochę egzotyczni. Uważa pan, że jesteśmy faworytami? No myślę, że raczej tak. No, wiadomo, że to jest sport, różnie się może zdarzyć, ale po przemyśleniu, tak po te państwach, z którymi tam gramy, no widać, że to nie są jakieś potentaci, nie są to potentaci hokejowi. I myślę, że przy takiej grze jak dzisiaj damy sobie radę. Na pewno nie będą to lepsi przeciwnicy niż dzisiejszy Chorwacja.
A czy dla dziewczyn wyjazd do Korei Południowej będzie dużym przeżyciem? To jest jednak pół świata drogi. No ja myślę, że na pewno, bo chyba żadna z nich by do tej Korei nie poleciała tak sobie. No, czy ja wiem? Ja osobiście wolałbym, żeby te mistrzostwa były gdzieś bliżej, bo jest tam to związane z tym, że jest strefa klimatyczna jest inna, czasowa jest inna i niestety ciężko się będzie przestawić. Jest to chyba różnica 7 czy 8 godzin. Miejmy nadzieję, że to nie zaszkodzi nam w osiągnięciu tego, co planujemy, czyli żeby awansować grupę wyżej. Jastrzębski Węgiel w fatalnym stylu zakończył sezon zasadniczy plus ligi. Podopieczni Lorenzo Bernardiego przegrali w 3 setach w Rzeszowie. To 4. z rzędu porażka pomarańczowych. W meczach o 1. czwórkę Jastrzębianie zagrają z Delektą Bydgoszcz. W tym tygodniu hokeiści JKHG KS Jastrzębie rozpoczną walkę o brązowy medal z Unią Oświęcim. Pierwszy mecz zostanie rozegrany na wyjeździe 6 lub 7 marca. Rewanże odbędą się na Jastorze 9 i 10 marca. Początek obu spotkań o 18. Przed rokiem również w starciu o brąz lepsza była Unia. Witold Wawrzyczek po 6 latach gry na harcerskiej opuścił GKS Jastrzębie. Gitara przeszedł do Cukrownika Chybie. Wawrzyczek to jeden z symboli GKS-a, przed dekadą grał w niemieckiej Bundeslidze. Jego znakiem firmowym są piekielnie mocne strzały z rzutów wolnych. Aneta Suwaj zajęła 5. miejsce w biegu na dystansie 3000 metrów halowych Mistrzostw Polski Seniorów, które odbyły się w Spale. Jastrzębianka reprezentująca AZS AWF Kraków pobiła również swój rekord życiowy. Suwaj rozpoczynała karierę w klubie biegacza Mosir. Julia Koral z sekcji H2O Jastrzębie wywalczyła 4 srebrne medale pływackich młodzieżowych mistrzostw Śląska w Radlinie. Podopieczna Adama Konarskiego świetnie spisała się na 3 długich dystansach w stylu dowolnym oraz na 1 w stylu zmiennym. Ekipa OB Jastrzębie wygrała rozgrywki halowej Ligi Biznesu Subregionu Zachodniego. W ostatnim meczu rozgrywek w branżowych derbach Jastrzębianie rozgromili OB Rybnik 12-0. Na 14 meczów mistrzowie wygrali 13, przegrywając zaledwie 1 spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na sport oczywiście już za tydzień.